Thanksgiving już się skończył, więc można wyjmować dekoracje na święta Christmas. Wiecie co? Kupiłam jakiś czas temu te lampki ala solarne i w zeszłym roku nawet ich nie wyłożyłam przed dom, a w tym roku postanowiłam, że je tam umieszczę. Więc muszę włożyć do nich paluszki i zaraz pójdziemy na zewnątrz, będziemy je montować tam na zewnątrz przed naszym domem. Jak widzicie, lampki już zamontowane. O, tutaj z przodu, przed wejściem do domu. Niestety mam ich tylko 6. Szkoda, że nie kupiłam ich więcej. Teraz już ich nie mogę dostać. To je kupiłam kilka lat temu w Home Depot. No, za błędy się płaci. W zeszłym roku dostałam od znajomej takie fajne gałązki. Ona z kolei kupiła to kilka lat temu w takim sklepie Marshalls, tutaj u nas w Kalifornii. Naprawdę bardzo fajne. Kiedyś jak mieli dom, duży dom, to właśnie te gałązki, ona dekorowała tymi gałązkami kominek i tam jeszcze takie komody. Teraz sprzedali dom, mieszkają w kondominium, więc nie mają już aż tyle miejsca i pytała się mnie, czy nie chcę. Mi się od zawsze podobały te gałązki, powiem Wam. Próbowałam je kupić, jak ona mi powiedziała, że kupiła je w Marshalls, ale już ich nie było. No i w zeszłym roku powiedziała, chcesz? A ja mówię, oczywiście, że chcę. Więc zobaczcie, mam całe mnóstwo ich. Zaraz będę próbowała udekorować naszą choinkę nimi, powkładać między gałązki w choince właśnie takie, o, pewnie słyszycie protest. Sąsiedzi wyszli na dwór z dziećmi, gdzieś może do sklepu jadą czy coś, albo może do dziadków i jest protest. No dobra, to ja nie przynudzam, zaraz, a chodźmy razem. Tutaj nasza skinny choinka stoi. Już wyjęliśmy ją z tydzień temu, przed Thanksgiving. Udekorowaliśmy ją fajnie takimi listkami świecącymi, takie światełka, listki pomarańczowe. A teraz będziemy dekorować ją takimi czerwonymi gałązkami. Powiem Wam, że chyba fajnie to będzie wyglądać. Dzisiaj przyjechały światełka. Powiem Wam, że jestem zadowolona. Bardzo fajne one są. Bardzo fajna ta siatka. Jak widzicie, te światełka chyba mają jakieś tryby różne, bo raz one migają szybciej, raz wolniej. Zobaczcie, to jest taki absurd. Przysłali pismo, że nie wolno mocować na żadne pineski, na żadne tego typu rzeczy, a sami pomontowali. Dzisiaj przyszedł ten dzień, kiedy testujemy naszą nową myjkę do okien, bo nie chce nam się wyciągać okien z tych ram, więc z zewnątrz łatwiej to umyć, ale sięgnąć do nich to jest niestety dość duże wyzwanie, bo chłopaki nam wybrudzili okna, jak malowali elewację, a raczej nie malowali, tylko myli elewację najpierw, bo okna były strasznie brudne. No i nikt nie pomyślał, że trzeba je umyć. Zostawili takie brudne jeszcze na tym oknie, co teraz myjemy. To jeszcze popisali palcem jakieś tam literki. Powiem Wam, że dość fajnie się sprawdza ta myjka. Nie trzeba by, myślałam, że trzeba będzie wyższą drabinkę brać, ale nasza maleńka drabinka z dwoma stopniami wystarczyła i da się sięgnąć do prawie pierwszego piętra. Jedynie co nie przemyśleliśmy tego, że mamy właśnie moskitiery, więc ta druga część okna trzeba będzie ją wyjąć, jednak znieść na dół i umyć. Okna umyte, czyste, piękne.
I udało nam się powiesić z tej strony domu tym razem. Powiesiliśmy naszą choinkę, taką fajną z tymi gałązkami, ze światełkami. Pokażę Wam na razie za dnia, jak to wszystko wygląda. Nie widać za bardzo, wiecie co? Tam wszystko się zlewa, ale zobaczcie, tu w tym miejscu, o, rozjechała się kamera, jest gwiazda i z tej gwiazdy są takie właśnie poprowadzone, no, światełka. Od tej gwiazdy idą i tworzą taką jakby ala choinkę. W nocy pokażę Wam, jak to będzie fajnie wyglądało. 2 hours later. Pod osłoną nocy pokażę Wam, jak wygląda nasze światełka i przy okazji pokażę Wam, jak nasze HOA w tym roku znów udekorowało palmy. Zobaczcie, te wszystkie palmy tutaj i tutaj, nie wszystkie, ale te główne palmy zostały oplątane takimi światełkami, ale widać, że chyba żadnych gwoździków nie wbijali, po prostu tak oplątane są i są poprowadzone jakieś tam kable. Widzicie zasilanie? Tylko ciekawa jestem, gdzie oni to zasilanie poprowadzili. O, tam widzę zielony kabel biegnący pod palmą i on biegnie gdzieś tam do... Gdzieś tam biegnie, zobaczcie, biegnie o tam gdzieś. Pewnie tam gdzieś jest zasilanie zrobione. I nasz ten domek tutaj na tej imprezki też został udekorowany światełkami. Także u nas nasze krzaki w tym roku dostały światełka. A te światełka, które były kiedyś tutaj z przodu, ta choinka, co Wam wspominałam, jak jeszcze było widno, została umieszczona tutaj. The next day. Dzisiaj, moi drodzy, taka akcja. Przyjechaliśmy do szpitala, mieliśmy jechać na plażę, a przyjechaliśmy do szpitala. Nasz znajomy niestety wczoraj się źle poczuł i pojechał na emergency do szpitala i zatrzymali go na nockę, żeby zobaczyć, co się dzieje. Zobaczcie, jaki ładny budynek. Tutaj jest szpital, ok. Drogi, na pewno. Nie polecamy tutaj, mimo że jest ładnie, nowocześnie, w miarę, ale nie polecamy, bo grozi bankructwem. Także, moi drodzy, wchodzimy do środka, ale piękna choinka w środku jest. Jest. Idę, zobaczę tą choinkę. Patrzcie, jaka ładna choinka. Tutaj jest. Mamy nasze wejściówki, przepustki tak zwane. Spójrzcie, jak ładnie ten szpital wygląda. Naprawdę elegancki. Dekoracje świąteczne wszędzie. Czyściutko. A najgorsze, że zobaczcie karpety. To jest pewnie od, nie wiem, $5000 do... No zależy, jak mieliście operację, to może być i $1,000,000, także... Drogi hotel. I w lewo. Znaleźliśmy drogę. Tutaj wszystko było. 6. piętro, pokój 34. A ja się dziwiłem, czemu mi pokoju nie powiedzieli. Znaleźliśmy pokój. Idziemy do środka. 2 hours later. Idziemy teraz do kafeterii, zobaczyć, co mają ciekawego do zjedzenia. O, tutaj mamy bufet. Idziemy zobaczyć, jakie ładne dekoracje tam były świąteczne, widziałeś? Kawa, ale zapachy. Może kawę chcesz, co? Zobacz, jakie jedzonko. Płatki. Jakieś płatki. Napoje. Ciepło oczywiście. Zobaczcie, to jest szpitalne jedzenie. Czekoladki, banany, jabłka, wszystkie jakieś sosy. Tutaj mamy różne ciasteczka. Tu jest nawet chlebek bananowy, zobaczcie. Tu jest ten z dyni, chlebek z dyni. Zobacz, jaką zupę mają. O, samą vibraunię zrobili. Zupa. Chili. Czyli z fasolą. I tu jest warzywna jakaś. Warzywna. Ale też jest czerwona. Ziemniaczki. Jest steka. No, jakieś mięso mają.
ziemniaczki. No dobra. To to weźmiemy, ale później. Bo jeszcze nie jestem głodna. A co mają, co w barze? Bar sałatkowy, sałata, jakieś jajka. To jakieś bardziej na śniadania. Wędlina, pomidory. I tutaj biały chleb. Patrz, jakie pyszności. To doczep... A! Bo tu jest ten, maszyna z lodami. Wow. Co bierzesz? A, bezkofeinową. Tutaj miałeś wanilię jeszcze. Mogłeś wymieszać kilka smaków, zrobić sobie. Artificial flavor. O, to nie. To tak z ciekawości pokażę wam, co tutaj pani pielęgniarka sobie przyszykowała do jedzenia. Stoliki. A tam są dekoracje. Piękne bombki. Much later. Trochę zgłodnieliśmy i przeszliśmy na dół do tej kafeterii, co wam wcześniej pokazywałam. Pokażę wam, co wzięliśmy. Oczywiście nic z keto nie ma. Nic, kompletnie. Tutaj mamy mięsko. Niestety ono jest z sosem barbecue. Mówisz, że jest słodki, prawda? Tak, a sos barbecue na pewno jest z cukrem. Mhm. Ale to jedyna wersja, jedyne jedzenie, jakie możecie dostać. Jedyne mięso, tak. I warzywka. Warzywka niby na parze. Nie najgorzej, no, da się zjeść. I jak jedzonko ci smakuje? Nie najgorsze, nie? Tak, to słodkie. Sos, no tak, może do zjedzenia, nie? Przyszła pani dietetyczka zapytać się, jakie witaminy bierze, co je i w ogóle. No i tam za dużo nie powiedziała, co ma jeść, nie? Na końcu oczywiście nie byłbym sądem, się nie zapytał, co sądzi o diecie keto. I ona mówi, a taka była zmieszana. Mówi, dla jednych może to działać, dla drugich nie i w ogóle. Ja mówię, no ale czy jest dobra ta dieta, czy jest zła? I ona mówi, jest zła. Jest danger. Ręce mi opadły. Znaczy taka osoba w ogóle pracuje w szpitalu i daje takie rady, nie? Że dieta keto jest danger. Oczywiście, no całego świata nie zmienimy. Godzimy się z tym i powiem wam, taka pani powinna powiedzieć też tą drugą, nie, stronę, co się wiąże z czym, nie? A nie mówić tylko, bo usłyszy słowo keto i od razu pierwsze, co przychodzi jej na myśl i na usta się ciśnie, to jest coś niebezpiecznego. No to jaki to jest wybór dla kogoś, nie? Wytłumaczyć co i jak. No ale cóż, no nie dyskutowałem dalej, po prostu podziękowałem za wyrażenie swojej opinii i tyle. To powiedz, nasz znajomy dostał rozpiskę od lekarza, co powinien jeść, a jest cukrzykiem. I powiedz, co tam było w tym zestawieniu, który lekarz mu przypisał? Tak, rano dostał soczek z jabłek, taki jakby przeciel, czy jakiś mus jabłkowy. No to wiadomo, tam cukru było dużo, bo to takie skoncentrowane jest w takim pojemniczku. No i tak po godzinie przyszła pani zbadać cukier. 258 cukier. I tak się spojrzała, a co pan jadł? A to ten taki przeciel jabłkowy, a to po tym, nie? No i po prostu to olali. I tyle. A na obiad? I na obiad dostał jakiś przecier warzywny, zupę taką, pudding na cukrze. Czekoladowy. Paczuszkę. Soczek. Paczuszkę cukru do kawy bezkofeinowej. Śmietankę. Mleko. A mleko odtłuszczone, czyli zero tłuszczu. I mleko takie odtłuszczone. Low fat. No. Więc cukier goni cukier. I przynoszą takie jedzenie. I całe to menu, co mają, ten jadłospis, możecie sobie wybrać. Oczywiście są restrykcje, nie? Ale szpitalny jadłospis i 99% to są po prostu jakieś pancake'i, czy takie placki na cukrze z mąką, polewane syropem, jakieś przeciery, owoce. Naprawdę same węglowodany w tym menu. Jedynie to nie było takie złe, to była jakaś jajecznica i to jeszcze jedna rzecz. Także 99,9% całego jadłospisu to były węglowodany w szpitalu. Zobaczcie, jaki widok jest ze szpitala. Tutaj jesteśmy właśnie w Newport Beach. Tam przed nami jest ocean i cała zatoka. Bardzo ładny widok.